Proxy, I can already sense them, but this is the only place that I can find out more about my father. Cześć, mam dzisiaj wizualnie ta gra nazywa się Star Wars The Force Unleashed i mamy drobne zamieszanie, ponieważ pierwszą misją z bonusowych DLC, która mi się wyświetlała z dostępnych, jest jest misja o nazwie Hoth. Misja o nazwie Hoth i na planecie Hoth i ogólnie Hoth. I była bardzo Hoth i ją przeszedłem, nagrałem i było ekstra, było fajnie, bardzo mi się podobało. Ale mi to pokazuje, że to nie jest pierwsza misja, tak jak dla mnie była dostępna, tylko jest to... Serio? Okej, tylko jest to misja druga, więc dobra, przeskakujemy na Jedi Temple i próbujemy się zapoznać z Jedi Temple. I co teraz? Okej, lecimy. I przy okazji zauważyłem, że mam problem, mam tę moc. Problem jest taki, że... co ja chciałem powiedzieć? Że ściszyłem strasznie... Nie, proszę mnie nie spychać. Nie spychaj mnie, zły szturmowcu. Ściszyłem strasznie głos postaci pobocznych, przez co nie za bardzo było słychać, co na samym początku mówił ten. Fajnie jest, że nie mogę praktycznie nic zrobić, jak oni się tak ze mną bawią wklepanego. Troszkę łyso, nie? Ale dobra. Poskoczymy. Tamten próbowałem je zdjąć, na szczęście mój niewiarygodnie szybki refleks Jedi sprawił, że... Okej, spadli? Że spadli. Że udało mi się to przeżyć jakoś. Dobra, gdzie jest ten? Tu powinien być jeden. No! Dobra. Widzę, że w ten sposób nam się nie uda. Ustawmy się tak, żeby nie móc zostać zepchniętym i wtedy będziemy się bawili dalej. Przez chwilę myślałem, że to są klony, ale dobra. Dobra. Drzwi drzwiami, ale najpierw ci panowie. W tym momencie widzicie to, co w tej grze jest najgorsze, a mianowicie klepanie się, głupie klepanie się z... no... z wrogami. Których każdy atak przerywa moje ataki, a moje ataki nie przerywają ich ataków. To jest takie, taki poziom trudności, że kto by pomyślał, że na takie coś można wpaść, nie wiem, myślałem, że czasy tego typu planowania rozgrywki skończyły się z grami w stylu, nie wiem, Duke Nukem 1, nie wiem, wiecie, lata 90. To był czas, kiedy robiono gry o takim poziomie trudności, że największym zagrożeniem dla gracza jest to, że nie może nic robić. I to jest takie bardzo przykre, bo to jest gra, która... no traci 90% frajdy. To jest gra, która powinna rządzić i dzielić, ale większość graczy po prostu po bawieniu się czymś takim stwierdza, że dobra, była taka inna gra fajna też, Jedi Academy, wróćmy do grania w Jedi Academy. Szczerze powiedziawszy, za każdym razem jak jest tak skonstruowana potyczka, że ja nie mogę praktycznie nic zrobić, tylko się miocham z przeciwnikami, to sobie myślę, może bym tak w Jedi Academy pograł, tam to też jest fajne, no lepsze bym powiedział, dużo lepsze bym powiedział. Jeszcze coś wyżej? Tak? Jeszcze trochę? Zapaliło się światło. A teraz jak szybko poszło, nie może być. Dwóch Jedi'sów. Ale brzydcy są. Dobra. Nice. Zobaczmy, co mamy tutaj w misjach. Nie mamy żadnej dodatkowej, ale jest aż 10 holokronów. Może coś fajnego się uda znaleźć. Z tym, że zauważyłem, że wszystkie... serio? Magiczne drzwi do Mori. Mellon! Powiedz Mellon, przyjacielu! Wracaj tu. Jeszcze jakiś został ten.
O, holokron. No to zostało już tylko 9. Gdzie oni są? Tutaj jest. Fajnie, fajnie. Czy mogę tych panów rozwalić? Tych panów nie mogę rozwalić. Została jeszcze jakaś rzeźba? Ta rzeźba została. Okej. No, co jest? Za bardzo miłosierny ten mój Steve. Wyciąga rękę i nie atakuje, pomimo... tego, że powinien mordować wszystko jak leci, ale okej, dobra. Gdzie on? Gdzie to jeszcze jest? Mam dwa znaczniki na mapie i nie wiem, co znaczy ten drugi. Tam jeszcze tu jest ktoś? Tu jest jeszcze. Ilu was tam jest? Nieskończoność? Nie, ty mnie koleś wkurzasz. Dobra, skoro oni tu zamierzają biegać cały czas, to zrobimy to tak, że... Serio. Dobra, mam dwie ścieżki, nie wiem do której iść. Jako, że nie mogę tych drzwi otworzyć... A, nie, mogę. Nie mogę tego... Zacząłem się właśnie na krawędzi. Cudownie, cudownie! Dobra, wbijamy. And away across the central chasm, nie wiem jak to się czyta, chasm pewnie. Straciłem rachubę, kiedy oni giną, kiedy nie. Wow, Wazy Jedi to jednak było coś. Powiedział, co wiedział. Jest tu coś do rozwalenia? Może jest, ale to nie to i również to nie to. No nic, ale nareszcie można zwiedzić świątynię Jedi, co się nie zdarzało wcześniej. Ani w filmie nie było jej za dużo pokazane, ani... Czy to nie było z tego, z Odysei Kosmicznej przypadkiem? W filmie nie było za bardzo świątyni Jedi pokazane, od środka nie zwiedzali jakoś wybitnie, fragmenty tylko. I w żadnej innej grze nie kojarzę, żeby była jakaś naprawdę wybitnie fajnie skonstruowana, taka do obejrzenia. Co to? Serio? Celuję we wszystko oprócz przeciwników, tak naprawdę. Inteligentne celowanie w tej grze nie istnieje.
Trumnął ich. Pierwsze inteligentne zagranie mojego gościa. Celowałem w tego, który jest odporny na moc, a on trafił w gościa dużo dalej obok, który na moc odporny nie jest, więc... Naprawdę? Nie, powoli zaczyna mnie to frustrować, bo oni się tutaj spawnią i spawnią i spawnią i spawnią, ale... Nie jest to ani trudne, ani skomplikowane, to jest po prostu taki poziom trudności upierdliwy. Nie wiemy co zrobić, żeby grać dłużej gra w naszą grę, to dodajmy przeciwników, których się długo klepie. Nie trudno, ale długo. Gdzie jest ten snajper? Może tak. O ile Hoff, jak zobaczycie, za, nie wiem, dwa dni czy jakoś tak, to jest to, co się dzieje po ciemnym zakończeniu, to jest chyba po jasnym zakończeniu, bo i kota do mnie gada i jestem... Okej. Nie ma tu nigdzie nic ukrytego, na przykład tej kuli się nie da rozwalić. Dokładnie to, o czym myślałem. False Power Sphere. W to nie idziemy, zapewne. To ile tych dodatkowych mocy zostało? To wygląda jakbyśmy byli praktycznie na miejscu. Jeszcze 5. No. Naprawdę? To jest jakieś przejście, nie widzę, żeby było przejście. Jak tu zejdę, będzie wyjście czy nie? Bo nie chcę się ładować za daleko. Widzę, że jestem tutaj teraz. No, reaguj na to. Użyj mocy, co jest. Nie mogę. Nie wiem czemu nie mogę. A. Okej, to po drodze, fajnie, fajnie, fajnie. Czyli wracamy. Nie ma tu jakiegoś szybszego wejścia. Nie wygląda na to. No to sobie odhaczymy drugą stronę. Aha, nie w tą stronę poszedłem, oczywiście. Kolejna ekipa.
zawsze mentowali? Zawsze. To jest do zniszczenia może przypadkiem? Tak, ale nie ma tam żadnego holokrona, no niestety. Co potrzebujesz? Nie usłyszałem. Dobra, to idziemy teraz tu. A może nie, może najpierw spróbujmy złapać tego holokrona. Dobra. Ale holokron jest! To najważniejsze. Mówcie mi, że od początku muszę wszystko. Spoko. Wyszliśmy to rozwalone. Widzimy ten. Okej. Okay. Nie, moment, chwila. O, teraz lepiej. O, tym najszybciej będzie. Tam z tyłu? Nie rozejrzałem się. Nawet mi nie zaczęło przeszkadzać, że z niebieskim mieczem biegam. Dziwne, dziwne. Weird. Już myślałem, że będą martwe dzieci. No niestety. Naprawdę fantastyczny design misji, fantastyczny, proszę państwa. Będziecie przez najbliższe 20 minut oglądać, jak wasza postać daje się klepać, ponieważ wrogów jest zbyt wielu, by kontrować wszystkie ich ataki. A chyba, że traficie pierwszy, to wtedy walka potrwa 10 sekund, bo i wyrżniecie, zanim zdążą cokolwiek zrobić. Fantastyko, proszę państwa. Najlepsza gra ze świata Gwiezdnych Wojen ever. Skoczysz tam. Zostanie jeden na dole, pamiętać o tym? Ja celuję teraz ten martwy przedmiot. Teraz możesz olać wrogów. Aż kurczę. A, to już rozwalone, tak? To gdzie został? Tutaj został. Hmm.
What? I coś jeszcze? Skąd wyskakują ci ostatni? Da się stąd po prostu iść? Bo to jest nudne. A, to się całkiem da jeszcze bardziej rozwalić. Okej, okay, to wytłumaczyło dlaczego nie ten. Już udało się. Voila, nareszcie zobaczmy jakieś statuły do rozwalenia, może coś. Ale nie, ta misja w przeciwieństwie do Hoth jest tak tempo irytująca, że to jest po prostu przykre. Osiem, jeszcze dwa, jakbyśmy złapali, to było super. Wszystko, wszystko. Ma tu jakiegoś ukrytego holokrona? Te dwa pozostałe to by się przydało jakoś tak czym prędzej, żebym później nie musiał się martwić. Pułapek nigdy za wiele, ale dobra, jest holokron przynajmniej. Zostaje ostatni. Jednak w tamtej ścieżce było ich więcej, znacznie więcej. Bo tu jest trochę biednie, no okej. Nie oceniam. Nie każdy design planszy musi być równomierny, nie? To miało być trudne, dobra. Melon. Biegliśmy w ciemność. I co teraz? Już mogę ruszać? Rusz się! O, jest, ruszył się. To jest piękne. Beautiful. No, tam jest holokron ostatni. Okej. Nie to mamy zrobić, co mamy zrobić? Nie to. Okej. Zaciekawili mnie.
Co ja jeszcze tu mogę zrobić? Nie ten przycisk. Na jakim etapie są moje moce w ogóle? Wrażenie, że... machanie mieczy, gdzie wybitnie słabo. Okej. Okay. To Lightning Shield powinienem najpierw, ale... No tak mi się zdawało, że jestem trochę do tyłu z punktami, ale nie rozumiem czemu. Miecz pewnie też ma bez bonusów. Jasne. Dobrze widziałem, to była ścieżka? Nie, nie ma ścieżki. Co znaczy ten znak? Runy nie rozjaśniają tak dobrze jak Force Push. Koniec czasu. O! To czemu wcześniej nie reagowało? Przecież to jest coś, czego już próbowałem. Czemu nie skręca w dół? Okej. Nie. Wyżej. Ja jestem tam w stanie doskoczyć, może już? Przyznam, że ciekawy jest ten test, tylko sterowanie mogło być lepsze, bo jedną gałką to się spokojnie dało zrobić. A na dwie gałki to jest bardzo niewygodne, bo jedną robię lewo-prawo, drugą robię góra-dół. Nie będę ukrywał, że jest to bardzo niewygodny system, szczególnie gdy ta kulka porusza się tak piekielnie powoli. Dobrze, chociaż żadnego ograniczenia czasowego nie ma, nie? Nie. Czemu się robisz pomarańczowy? Tyle co zrobiłem. Ła! Mahaha! Dobra. W końcu
So why not? Czemu sobie... Jak sobie nie ułatwiać, to już całkiem, co nie? No. Coś jeszcze? Nie. I to przy okazji była ostatnia ten w ogóle. Ostatni... Holokron. Why? Czemu postać mi się odbiła od... Weird. So weird. Doskoczymy. Tak długo... O, jak granie będzie świrować. Mam wrażenie, że to my opadamy, a nie... Za plecami! Dobra. Wow. What is going on? Czemu mam zmienione sterowanie? Okej. To jest, tak w ogóle to jest bardzo popularny motyw w grach, że nagle się zmienia sterowanie. Jako poziom trudności nienawidzę tego. Dramat. Nie! To było dobre. Dlaczego nie mogę go nigdy zaatakować w ten sposób? O, to było nawet fajne.
No nie! Aha, miałem tak zamienione klawisze, super. Nie! Super! Może tak, by zmienić jednak moc miecza na wysysanie życia? Czemu nie? To była chyba najtrudniejsza walka jak do tej pory. Najbardziej upierdliwa. Whatever was here, it's gone now. There's nothing left. Miecz się pojawił i zniknął. Okej, dziękuję wam za uwagę i hej! Ta dodatkowa misja. Było parę fajnych motywów, ale ogólnie jestem na nie. Jak Hoth było takie ekstra! I nawet finalna walka była naprawdę mega, mega, mega. To tutaj finalna walka była wymagająca, co lubię, ale z drugiej strony cały czas był budowany taki gówniony poziom trudności, że zaskoczymy cię, zepchniemy cię, wrogowie będą ci przerywali każdy atak, będziemy strzelali do siebie z każdej strony. To nie jest przyjemne, to nie jest fajne, że... ale tak poza tym to, no była jedna misja więcej, nie?